Na początek mały komunikat i przeprosiny. Chciałbym przeprosić tych wszystkich, którzy czekali na pojawienie się kolejnego odcinka. Z przyczyn trochę ode mnie niezależnych powstało pewne opóźnienie w publikowaniu kolejnych morskich opowieści. Mam nadzieję, że przejściowe kłopoty były naprawdę przejściowe i kolejne odcinki będą ukazywały się ze znacznie większą częstotliwością. Okręty wojenne były i są nazywane w przeróżne sposoby. Niektóre nazwy były często dziwne, wręcz dziwaczne, czy nawet trudne do wytłumaczenia. Można by było nawet wyróżnić pewne kategorie. Na przykład nazwy religijne, bardzo licznie reprezentowane w marynarce hiszpańskiej, angielskiej i rosyjskiej. Zagadkowe, tajemnicze, czy wręcz frywolne. Pewna ich część była tak dziwna, że trudno byłoby zaszufladkować je do jakiejkolwiek kategorii. Osobną niejako dziedziną były przezwiska nadawane z różnych powodów pewnym okrętom. Dzisiaj chciałbym Wam przybliżyć historię trzech dziwacznie nazwanych okrętów wraz z dziejami ich ojca chrzestnego. Witam, mam na imię Gregor i zapraszam na kolejny odcinek Morskich Opowieści. Z kategorią religijną ja mam osobiście duży problem, jak wytłumaczyć jej istnienie. Dla mnie mimo wszystko jest dziwne, że maszynom służącym do zabijania nadaje się nazwy ściśle związane z religią, w której jedno z przykazań mówi – nie zabijaj. Do wspomnianej kategorii religijnej można na pewno zaliczyć rosyjskie pancerniki 12 apostołów, następnie pancernik Trójstwiatiela, trzech oświeconych, to trzej ojcowie Kościoła prawosławnego, święci Wasilii Wielki, Grygorii Bogosław i Jan Złotousty. Sisoj Wieliki, nazwany imieniem świętego mnicha, pustelnika, żyjącego w V wieku naszej ery. Nie tylko Rosjanie, także angielski król Henry V miał w swojej flocie jednostki Holy Ghost, Duch Święty, Jesus, Trinity Royal, Królewska Trójca Święta, Little Trinity, Mała Trójca Święta, no i Little Jesus, Mały Jezus. We flocie katolickiej Hiszpanii w XVI-wiecznej tzw. niezwyciężonej armadzie ażaliło się od świętych, tak jak na przykład San Cristobal, San Pedro, Santa Anna, Santa Maria de Montemayor i tak dalej. Jeden z okrętów moim zdaniem zasługuje na szczególną uwagę, mianowicie Nuestra Señora de la Concepción, co można przetłumaczyć jako Nasza Pani Niepokalanego Poczęcia. Okręt ten zasługuje na szczególną uwagę nie tylko dlatego, że stał się największą i najbardziej znaną zdobyczą angielskiego pirata, korsarza San Francisca Drake'a, ale także na niezwykle barwne przezwisko nadane, notabene, przez własną załogę, nie mającą należytego respektu dla świętej nazwy okrętu. Cacafuego, co w dosłownym tłumaczeniu znaczyłoby srający ogniem. Na niejako krańcowym biegunie tej kategorii znajdowałby się radziecki okręt podwodny L-55 Bezbożnik. Wymykający się wszelkim klasyfikacjom był rosyjski pancernik Nie troń mienia, nie zaczepiaj mnie i francuski okręt Pourquoi pas. Dlaczego nie? Swoją wzniosłą wymowę miał radziecki dozorowiec nazwany imieni 27 zjezda KPSS imieniem 27 zjazdu KPZR. Do frywolnie dwuznacznych nazw okrętów można byłoby zaliczyć brytyjską korwetę klasy Flower z czasów II wojny światowej HMS Pansy. W dosłownym tłumaczeniu jest to po prostu bratek, ale ma także drugie, potoczne znaczenie. To właśnie ono spowodowało bunt załogi, która zgodnie powiedziała, że albo nazwa zostanie zmieniona, albo ich noga nie powstanie na pokładzie tego okrętu. W wyniku działań załogi nazwa okrętu została zmieniona na Hard Seas. Nie chcieli bowiem paradować w czapkach marynarskich z napisem Pansy,
co w potocznym języku oznacza ciota lub pedzio. W ten właśnie sposób doszliśmy do chyba najbardziej kuriozalnych nazw okrętów i jeszcze bardziej kuriozalnego ich dowódcy. Cała historia wydarzyła się w Afryce podczas I wojny światowej, gdy 28 lipca 1914 roku wybuchła I wojna światowa. Działania bojowe były prowadzone na froncie zachodnim w Belgii i później Francji, na froncie wschodnim, na ziemiach polskich, w Prusach Wschodnich i Rosji. W późniejszych latach w Turcji, na Bliskim Wschodzie, a także na froncie włoskim. Na morzu główne nawodne akcje skupiały się na Morzu Północnym. Afrykańskie, niemieckie kolonie, całkowicie odcięte od swej metropolii, znajdowały się tak daleko od głównych aren krwawej wojny, że mało kto pamiętał o ich istnieniu. Niemniej jednak były areną zaciętych walk i sceną dramatycznych wydarzeń pochłaniających liczne ofiary. W 1914 roku w rękach niemieckich pozostawały niezbyt imponujące posiadłości kolonialne w Afryce, m.in. niemiecka Wschodnia Afryka, obecnie Tanzania, granicząca z belgijskim Kongo i pozostająca w rękach angielskich północną Rodezją. Graniczące z tymi trzema państwami było najdłuższe słodkowodne jezioro świata, jezioro Tanganyika. Doprawdy imponujący swą wielkością, 676 km długie i 50 km szerokie. Spędzającą sen z powiek brytyjskiej admiralicji była świadomość, że wody te były kontrolowane przez niemiecką cesarską marynarkę wojenną, reprezentowaną tam przez dwie małe kanonierki, a w zasadzie uzbrojone małe stateczki parowe Hedwig von Wissmann i Kingani. Z powodu braku jakiejkolwiek konkurencji panowały niepodzielnie nad tymi wodami, zatapiając w pierwszych miesiącach wojny kilka belgijskich i angielskich parowców oraz atakując i niszcząc angielskie magazyny oraz bazy portowe na jeziorze. Morskie, a w zasadzie i jeziorowe, niemieckie zwycięstwa powodowały obawy Anglików o podważenie ich prestiżu i możliwości wzniecenia powstania przeciwko kolonialnemu panowaniu wśród lokalnych afrykańskich plemion. Jak się wkrótce okazało, życie samo przywiodło rozwiązanie tego problemu w osobie znanego wówczas podróżnika i myśliwego Johnny Lee, który pojawił się z wizytą u pierwszego lorda morskiego brytyjskiej admiralicji, admirała Sir Henry Jacksona. Przedstawił całą skomplikowaną strategiczną sytuację w regionie, ostrzegając jednocześnie, że Niemcy są prawie na ukończeniu wodowania na jeziorze nowego, znacznie bardziej potężnego okrętu. Był nim Graf von Gezen, znacznie większy i silniejszy od istniejących już uzbrojonych parowców Hedwig von Wissmann i Kingani. Był on zbudowany w niemieckiej stoczni Meyerwerft w Papenburg i ukończony w 1913 roku. Następnie rozłożony na części i zapakowany w 5000 skrzyń został przetransportowany do wschodnioafrykańskiego portu w Dar es Salaam. Następnie częściowo koleją, a częściowo po prostu na grzbietach lokalnych tragarzy przetransportowany do miejscowości Kingoma, leżącej nad brzegami jeziora Tanganyika. Tamże, oczywiście nie bez trudności, został ponownie złożony w jedną całość i zwodowany 5 lutego 1915 roku. Oryginalnie miał on być wykorzystany na jeziorze jako prom pasażersko-towarowy. Jako że w międzyczasie sytuacja międzynarodowa zmieniła się diametralnie, to znaczy wybuchła I wojna światowa, Niemcy podjęły decyzję o zmianie przeznaczenia Grafa von Gezen na uzbrojony krążownik pomocniczy. Został on wyposażony w jedno działo kalibru 105 mm zdjęte z uszkodzonego i porzuconego niemieckiego krążownika Königsberg, jedno działo kalibru 88 mm i dwa działka rewolwerowe 37 mm Hotchkissa. Był to więc okręt reprezentujący poważną siłę, z którym należałoby się liczyć.
Ale nasz myśliwy i poszukiwacz przygód, John Lee, nie tylko przedstawił istniejące fakty, ale też zaproponował rozwiązanie tego problemu. Uważał, że można byłoby przetransportować z Anglii na jezioro Tanganyika uzbrojoną łódź motorową. Admirał Sir Henry Jackson, początkowo nieufny, zaakceptował ten szalony plan, stwierdzając: "It is both the duty and the tradition of the Royal Navy to engage the enemy wherever there is a water to float the ship." No cóż, obowiązkiem i tradycją Royal Navy jest stawić czoła wrogowi, gdziekolwiek jest wystarczająca ilość wody, aby zwodować okręt. Powołano więc do życia Naval Africa Expedition. Jako że każda ekspedycja czy też eskadra powinna mieć dowódcę, zaczęto rozglądać się za odpowiednim oficerem marynarki. Tu pojawił się pierwszy, ale nie ostatni problem. Wojna trwała już kilka ładnych miesięcy i wszyscy oficerowie, którzy przedstawiali jakąkolwiek wartość, mieli już dawno przydziały na okrętach. Wyboru wielkiego nie było, przypomniano więc sobie, że jest jeden oficer bez przydziału, wykonujący papierkową robotę w jednym z wydziałów admiralicji. Był nim lieutenant commander Jeffrey Spicer Simpson, jedyny w swoim rodzaju i niepowtarzalny oficer Royal Navy. Postać tak barwna, że nie było drugiej takiej w całej historii Royal Navy. Był w tym czasie najstarszym w służbie oficerem w stopniu lieutenant commander. Stało się tak nie bez przyczyny. Osiągnął stopień dowódcy porucznika, ale to było apogeum jego dotychczasowej kariery, która zastopowała z powodu wielu błędów i wręcz katastrof, wliczając w to prawie dwukrotne postawienie go przed sądem wojennym, które spowodowały, że znalazł się za biurkiem w małym biurze w admiralicji. W 1905 roku wpadł na przykład na pomysł przeciągnięcia kabla pomiędzy dwoma płynącymi niszczycielami w celu wykrywania peryskopów okrętów podwodnych i prawie zatopił biorący udział w próbach brytyjski okręt podwodny. Osadził inny okręt na mieliźnie podczas testowania ochrony Portsmouth Harbour, a następnie dowodząc małym torpedowcem zderzył się i zatopił małą łódkę wycieczkową, powodując śmierć jednego z członków załogi. Do wybuchu wojny dowodził kanonierką HMS Niger i małą flotylną w Ramsgate. Zszedł na ląd, aby zabawiać gości, konkretnie swoją żonę i jej przyjaciółkę, w pobliskim hotelu, z którego ogień obserwował storpedowanie i zatopienie swego flagowego okrętu. Niemniej jednak władał biegle francuskim i niemieckim, spędził pewien czas w Chinach i Afryce, sporządzając mapy rzek i akwenów wodnych, co na pewno było dodatkowym atutem przy wyborze właśnie jego jako dowódcy Naval Africa Expedition. No i oczywiście był entuzjastycznie wręcz nastawiony do całego przedsięwzięcia. Nasz bohater był postrzegany już nie jako drugorzędny, ale wręcz trzeciorzędny oficer, więc był wysłany na trzeciorzędny teatr działań wojennych. Czy Simpson zwycięży, czy też poniesie porażkę, czy przeżyje, czy zginie, nie obchodziło tak bardzo jego przełożonych. Lieutenant Commander Jeffrey Spicer Simpson znany był jako egoistyczny chwalipięta, bufon i łgarz oraz, bardzo łagodnie mówiąc, ekscentryk lubiący zastraszać i terroryzować swoich podwładnych. Jego niekonwencjonalne poczucie humoru pierwszy raz dało znać o sobie już na samym początku całej eskapady. Admiralicja wybrała do wykonania tego nietypowego zadania dwa najmniejsze okręty w całej Royal Navy. Były to 12-metrowe drewniane łodzie motorowe budowane przez stocznię Thornycroft, a przeznaczone dla Grecji i zarekwirowane przez Royal Navy na samym początku wojny. Zamontowano na nich po jednym 3-funtowym dziale Hotchkissa kalibru 47 mm i po jednym ciężkim karabinie maszynowym typu Maxim.
z prędkością maksymalną dochodzącą do 19 węzłów, czyli około 35 km na godzinę, przewyższałyby prędkością swych przyszłych niemieckich adwersarzy. Łodzie motorowe z chwilą przejęcia nie miały nazw, tylko numery. Zgodnie z tradycją, każdy okręt Jej Królewskiej Mości musiał posiadać jakąś nazwę, a nie tylko numer. Porucznik Simpson zaproponował Cat and Dog, czyli pies i kot. Admiralicja oczywiście odrzuciła te, jej zdaniem, niegodne nazwy, spodziewając się raczej czegoś w rodzaju Thunderer, Grzmot lub Conqueror, Zdobywca. Dokładnie nie wiadomo, jakich argumentów użył dowódca Naval Africa Expedition, ale jego druga propozycja nazw dumnych okrętów wojennych, mających przynieść wieczną chwałę niezwyciężonej Royal Navy, została przyjęta. Były to HMS Mimi i HMS Tutu. W języku francuskim zdrobniale znaczy to miał miał i hał hał, choć nieodparcie kojarzy się z imionami używanymi przez chorze panie zatrudnione w domach niekoniecznie prywatnych. Po przejściu szeregu prób na Tamizie Mimi i Tutu w połowie czerwca 1915 roku zostały zapakowane na statek i rozpoczęły swoją epicką wyprawę. W międzyczasie lieutenant commander Jeffrey Spicer Simpson zwerbował załogi dla obu łodzi. Jak podają źródła, było to 27 unikalnych i najdziwaczniejszych osobników z Royal Navy Reserve. Pierwsza część podróży drogą morską długości 16 tysięcy kilometrów zakończyła się w Cape Town. Następny etap długości 4800 kilometrów w poprzek Czarnego Lądu odbył się po części koleją, po części lądem przy pomocy wołów, parowych traktorów i licznie najętych miejscowych tragarzy. Ostatnia część podróży odbyła się przy pomocy wioseł i wołów, ciągnąc Mimi i Tutu ponad 90 km w górę rzeki Lualaba. Było to naprawdę olbrzymie osiągnięcie, że po 3 miesiącach nieustannej walki z różnego rodzaju przeciwnościami 26 października cała ekspedycja wraz z dwoma okrętami Jej Królewskiej Mości Mimi i Tutu osiągnęła maleńki belgijski port Luguka na brzegach jeziora Tanganyika. Co ciekawe, w angielskojęzycznej literaturze transport dwóch 12-metrowych drewnianych łodzi motorowych drogą lądową w poprzek Afryki przedstawia się, i słusznie zresztą, jako logistycznie i organizacyjnie olbrzymi sukces. Natomiast pomija się milczeniem przetransportowanie także drogą lądową i zmontowanie w jedną całość bez odpowiednich urządzeń stoczniowych całkiem sporego 71-metrowego stalowego parowca o wyporności 1575 ton, mowa tu o Graf von Gessen. No cóż, jak zawsze historię piszą zwycięzcy. 24 grudnia po wybudowaniu przez Anglików prowizorycznej pochylni obie łodzie zostały szczęśliwie zwodowane na wody jeziora. Prawie od razu, bo już 26 grudnia niemiecki uzbrojony okręt lub raczej okręcik Kingani nieoczekiwanie pojawił się na redzie portu w Luguka. Niemcy byli całkowicie zaskoczeni widokiem dwóch uzbrojonych łodzi motorowych wychodzących z portu pełną prędkością z ryczącymi na pełnych obrotach stukonnymi silnikami parowymi, silnikami spalinowymi, z powiewającymi bojowymi banderami Royal Navy. Podjęli próbę natychmiastowej ucieczki, co okazało się nie najlepszym rozwiązaniem. Po pierwsze, niemiecki Kingani był znacznie wolniejszy od Mimi i Tutu, to jeszcze na dodatek nie mógł użyć w akcji swojego jedynego działa lub działka, które było zamontowane na dziobie okręciku. Po 11-minutowej nierównej walce było już po wszystkim. Po otrzymaniu kilkunastu trafień, w tym jednym fatalnym, które zabiło dowódcę kapitana Junge i dwóch podoficerów na mostku, główny mechanik Kingani
opuścił banderę i wywiesił białą flagę na znak poddania okrętu. Mimi, dowodzona osobiście przez Simpsona, zbliżyła się do pozostającego w bezruchu, uszkodzonego i poddającego się Kingani. Pechowo dla zwycięskiego angielskiego dowódcy, Mimi sterowana była przez byłego sierżanta piechoty, którego umiejętności nawigacyjne były równe zeru, i z pełną prędkością staranowała nieruchomego Kingani. Ku olbrzymiej uciesze zgromadzonych na brzegu gapiów, dowódca całej angielskiej flotyli, lieutenant commander Jeffrey Spicer Simpson, całą siłą uderzenia wyrzucony został na pokład z pokracznie rozstawionymi nogami. Niemniej jednak niemiecki okręt został zdobyty, a pozostała przy życiu załoga wzięta do niewoli. I w ten sposób pierwsze angielskie wielkie zwycięstwo na jeziorze Tanganyika zostało osiągnięte. Po tych wydarzeniach ego porucznika Jeffrey Spicer Simpsona urosło do niebywałych rozmiarów. Samozwańczo i bez zbędnej skromności ogłosił się Horatio Nelsonem Afryki. Jego zachowanie, będące co najmniej niekonwencjonalne, stawało się coraz bardziej dziwaczne. To, że w trakcie podróży statkiem do Cape Town bez oporów przechwalał się przy każdej nadarzającej się okazji, można byłoby zrozumieć i przymrużyć oko, słuchając jego rewelacji, jakoby był jedynym z największych myśliwych w Afryce, który ustrzelił największego nosorożca na Złotym Wybrzeżu, gdzie żadne nosorożce nie występują. Czy też przechwalał się, że zna liczne narzecia afrykańskie, gdy tymczasem jego znajomość w tej kwestii wynosiła dokładnie zero. Ale z chwilą postawienia nogi na czarnym lądzie nastąpiła eskalacja jego ekscentryczności. Zaczął nosić spódnicę, którą uszyła mu jego żona. Nie szkocki kilt czy indonezyjski sarong, ale spódnicę. Co jak na oficera Royal Navy i dowódcę Naval Africa Expedition było faktycznie zachowaniem niecodziennym. Do tego zwykł był publicznie brać kąpiel przed swoim namiotem, pijąc wermut i paląc cygaro, gdy tymczasem jego służący polewał go wodą. Przy okazji miał możliwość prezentowania licznie zgromadzonej przy tej okazji widowni, składającej się głównie z miejscowego plemienia Ba Holo Holo, swoich licznych tatuaży pokrywających jego nogi, ramiona i torso, nabytych podczas podróży po Azji, przedstawiających węże, motyle i całą masę różnorodnych insektów. Przypominam, że miało to miejsce w roku 1915, a nie obecnie, więc takie niecodzienne ozdoby na skórze były wtedy uznawane za quite disgusting, całkowicie obrzydliwe. Kazał także wywiesić admiralską flagę przed swoim namiotem, bo skoro już jest Nelsonem Afryki, to oczywiście ma prawo do wywieszania admiralskiego praporca. Swoim aroganckim zachowaniem od samego początku zraził do siebie lokalne belgijskie władze, bądź co bądź brytyjskich aliantów w tej wojnie, przez co był przez nich lekceważąco nazywany commandant de la jupe, komendantem spódnicy, co wywoływało u niego napady wściekłości, nalegając, by tytułowano go mon colonel, czyli panem pułkownikiem. Za to wśród członków plemienia Ba Hola Hola uchodził za co najmniej półboga, zyskując przezwisko Bwana Chifunga Tumbo, co po angielsku znaczyłoby Lord Bellycloth, czyli panem z przepaską na brzuchu. Po zdobyciu Kingani jako trofeum zostawił sobie sygnet dowódcy okrętu, porucznika Junge, który zginął na mostku, a odcięty palec, na którym ten sygnet był noszony, nasz afrykański Nelson trzymał w butelce z formaliną. Wszystkie te wyczyny spowodowały, że od tej pory cała ekspedycja została nazwana, oczywiście nieoficjalnie, Simpson's Circus, cyrkiem Simpsona. Zdobyty na Niemcach, uzbrojony parowiec Kingani
Po niezbędnym remoncie został wcielony do brytyjskiej mini flotylli. Nową nazwę wybrał osobiście Lord Ballycloth. Żeby zachować jakąś konsekwencję, nowy okręt jeziorowo-bojowy został nazywany HMS Fifi. Po pierwszym sukcesie przyszedł następny. 8 lutego 1916 roku kolejny niemiecki mały uzbrojony parowiec jeziorowy Hedwig von Wissmann pojawił się w pobliżu bazy Lukuga, pragnąc sprawdzić, co się stało z zaginionym Kingani. Na spotkanie z Hedwig wyruszyła brytyjska mini flotylla z HMS Mimi, dowodzoną przez porucznika Wainwrighta z Rodezji, i nowo przejętym HMS Fifi, dowodzoną osobiście przez Simpsona, oraz dwoma belgijskimi łodziami uzbrojonymi. Podczas pościgu znacznie szybsza Mimi wysunęła się przed Fifi i zaczęła doganiać wolniejszą Hedwig. Simpson, obawiając się, że to nie jemu mogłoby być przypisane kolejne zwycięstwo, gorączkowo sygnalizował i wręcz krzyczał do Wainwrighta, aby trzymał się z tyłu za Fifi, pomimo że ta ostatnia nie miała żadnych szans na dogonienie niemieckiego okrętu. Całe szczęście, że Wainwright nie posłuchał swego dowódcy i kontynuował pościg, wkrótce uzyskując pierwsze trafienie. Zdesperowany Simpson rozkazał otworzyć ogień z działa zainstalowanego na dziobie Fifi, pomimo znacznej odległości. Oczywiście nie osiągnął niczego oprócz zużycia prawie całego zapasu amunicji. W międzyczasie uciekający Niemcy znaleźli się w takiej samej sytuacji jak 2 miesiące wcześniej Kingani. Nie mogli użyć do walki działa zamontowanego na dziobie Hedwig. Niemiecki dowódca, Odebrecht, widząc, że nie da rady uciec, postanowił stawić czoła mniejszej i słabiej uzbrojonej, ale za to znacznie szybszej Mimi. Zawrócił więc, aby w walce użyć zamontowanego działa na dziobie okrętu. Mimi, dzięki swej szybkości i zwrotności, szczęśliwie unikała trafień. Gdy więc pojedynek pomiędzy Mimi i Hedwig toczył się na dobre i dwaj przeciwnicy zataczali wokół siebie kręgi na jeziorze, na plac boju nadpłynął nasz spóźniony afrykański Nelson na swoim flagowym okręcie HMS Fifi i już z bliskiej odległości zużył ostatnie 3 pociski, które mu zostały do działa na okręcie. Pierwszy zasiał się i pozostał w lufie działa. Po 20 minutach, gdy go w końcu usunięto, przedostatni i ostatni znalazły w końcu drogę do celu. Jeden, dziurawiąc kadłub, a drugi wybuchając w maszynowni i zabijając 7 członków załogi, pozostawiły Hedwig w opłakanym stanie. Dowódca, Odebrecht, rozkazał zatopić okręt i zdetonować umieszczone na nim ładunki wybuchowe. 20 członków załogi dostało się do niewoli. Drugie, tak spektakularne zwycięstwo odniesione w tak krótkim czasie, pozostawiło Spicer Simpsona w panteonie prawie bogów w oczach plemienia Ba-Hola-Hola. Lepiono z gliny figurki przedstawiające naszego bohatera, czasami wręcz padano na twarz przed nim. Można by więc uznać, że jako wyjątkowa postać Lieutenant Commander, awansowany w międzyczasie do stopnia Full Commander, Jeffrey Spicer Simpson, mógł w końcu czuć się spełniony. Na jeziorze Tanganyika pozostał jeszcze jeden przeciwnik, SMS Graf von Goetzen. W tym przypadku szala sił wyraźnie była przechylona na stronę niemiecką. Znacznie większy i poważnie uzbrojony stanowił siłę, z którą trzeba było się liczyć. Być może z rozsądku, a być może z obawy, że jego sława mogłaby lec w gruzach, Full Commander Jeffrey Spicer Simpson ze swoją flotyllą po prostu odmówił stawienia czoła nowemu przeciwnikowi. Mimi, Tutu i Fifi nigdy nie zaatakowały Grafa von Goetzen. Ich dowódca na kilka miesięcy
znikną z pola walki, prawdopodobnie w poszukiwaniu odpowiednio silnego przeciwnika dla niemieckiego okrętu. Gdy ponownie pojawił się na miejscu zdarzeń, sytuacja strategiczna uległa drastycznej zmianie. Ofensywa lądowa, przeprowadzona wspólnie przez siły belgijskie i brytyjskie, prawie pozbawiły Niemców dostępu do bazy w Kingoma i Bismarckburgu. Spicer Simpson ze swą flotylą pojawił się 5 czerwca 1915 roku pod niemiecką bazą Bismarckburg, gdzie miał od strony jeziora wspierać lądową operację zdobywania bazy. Gdy się pojawił na miejscu i stwierdził, że baza jest broniona przez uzbrojony fort, odmówił wzięcia udziału w operacji. Można sobie wyobrazić furię dowódcy rodezyjskich sił lądowych, pułkownika Murray, który po zdobyciu bazy stwierdził, że rzekome działa w forcie broniącym dojścia od strony jeziora były to drewniane atrapy. Dzięki temu, że nikt nie blokował dostępu do jeziora, tysiące broniących garnizonu żołnierzy Ascarysów ewakuowało się na drewnianych żaglowych łódkach i przedstawiało nadal faktyczną siłę bojową. Ponoć po spotkaniu tych dwóch dowódców, pułkownika Murray i Spicera Simpsona, ten ostatni pozostawał w szoku. Stwierdził, że jego stan zdrowia uległ gwałtownemu pogorszeniu i do końca swojej misji pozostawał w łóżku, oddając dowodzenie porucznikowi Wainwrightowi. W międzyczasie Niemcy, po pozbawieniu całego uzbrojenia i po dokładnemu zakonserwowaniu maszyn smarem, zatopili w oznaczonej przez siebie pozycji grafa von Goetzen. Po powrocie do Wielkiej Brytanii na komandera Jeffrey Spicer Simpsona spadł grad odznaczeń i pochwał. Został odznaczony przez Brytyjczyków Distinguished Service Order i belgijskimi Order de la Couronne oraz Croix de Guerre. Stał się swego rodzaju celebrity i wojennym bohaterem w czasie, gdy było duże zapotrzebowanie na takich bohaterów. Jednakże po pewnym czasie do admiralicji zaczęły napływać meldunki i relacje z innych źródeł, przedstawiając znacznie różniący się obraz wydarzeń od tego, który przedstawił sam zainteresowany. Aby niewygodnej sprawie po cichu ukręcić łeb, nasz afrykański Nelson powrócił do swojej papierkowej roboty za biurkiem w admiralicji. Nigdy więcej nie dostał żadnego morskiego przydziału jako dowódca. W późniejszych latach został przydzielony jako tłumacz i pracował w biurze hydrograficznym. Dał też serię wykładów i prelekcji, opisując w nim swe bohaterskie doświadczenia w Afryce. Co ciekawe też, że pomysłodawca i człowiek, dzięki któremu całe przedsięwzięcie dostarczenia Mimi i Tutu do jeziora Tanganyika doszło do skutku i szczęśliwie się zakończyło, afrykański myśliwy i poszukiwacz przygód John Lee nie usłyszał nawet jednego słowa dziękuję. Został fałszywie oskarżony i zwolniony ze stanowiska zastępcy dowódcy ekspedycji przez niechcącego dzielić się z nikim sławą Spicer Simpsona na kilka dni przed dotarciem nad brzegi Tanganyki. Doprawdy w historii przewijają się losy najdziwniejszych, prawie zawsze niejednoznacznych postaci. Ktoś może powiedzieć, że nasz bohater to zarozumiały dziwak i żądny sławy bufon, ale ktoś inny może stwierdzić, że mimo wszystko to oficer Royal Navy, który osiągnął sukces, a w wyniku jego działań nie było żadnych ofiar w ludziach po brytyjskiej stronie. Co wy myślicie na jego temat? Dajcie mi znać w swoich komentarzach. Co jest też warte przypomnienia, że jeden z aktorów całego dramatu, niepokonany w boju niemiecki Graf von Goetzen, w 1927 roku został podniesiony z dna i wyremontowany. I do tej pory pływa po wodach jeziora Tanganyika jako prom pasażersko-towarowy pod nazwą Limba.
Świadczy to bardzo dobrze o jakości niemieckiej technologii. Na bazie całej tej historii, w dość luźny, powiązanej z prawdziwymi faktami, powstała książka The African Queen, a w roku 1951 na jej podstawie został nakręcony film pod tym samym tytułem z Humphreyem Bogartem i Katharine Hepburn. Czy Wy też spotkaliście się z niecodziennymi nazwami statków i okrętów? Jeśli tak, dajcie mi znać i podzielcie się swoimi spostrzeżeniami w komentarzach. Jeśli Wam się podobało, to jak zawsze proszę o przychylne oceny, tak zwane łapki w górę. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału i zapraszam na kolejny odcinek Morskich Opowieści, który postaram się zamieścić tym razem znacznie szybciej. Na dziś to wszystko. Do usłyszenia i zobaczenia następnym razem.